510 milionów złotych przychodu, ale tylko 7 milionów zysku. Tak finansowo wyglądało podsumowanie trzeciego kwartału dla zakładów chemicznych Police. Mimo mniejszego zysku niż rok wcześniej, grupa jest zadowolona, że w ogóle udało się wypracować zysk. Przy obecnym otoczeniu rynkowym, wojnie cenowej i ogólnie dość niekorzystnej koniunkturze na rynku, obecny rezultat jest oceniany pozytywnie. Otoczenie rynkowe, nie ma tutaj dwóch zdań co do faktu, że było niekorzystne. Mimo tego firma uzyskała dodatni wynik na poziomie 7 milionów netto. Te niekorzystne czynniki zarówno były po stronie i zewnętrznej, i wewnętrznej. No i trzeba tutaj do nich zaliczyć przede wszystkim wojnę cenową producentów soli potasowej. Do najważniejszych niekorzystnych czynników mających wpływ na wyniki zakładów chemicznych Police zaliczono wojnę cenową producentów soli potasowej, ograniczenie popytu na nawozy wieloskładnikowe mineralne, a także spadek cen zbóż na rynku krajowym. Wpłynęło to na mniejszą niż przewidywano liczbę zamówień od klientów indywidualnych. Odbiorca końcowy wyczekiwał na obniżki cen nawozów, natomiast myśmy jeszcze nie mieli takiej możliwości, ponieważ ta cena soli nie była jeszcze na satysfakcjonującym nas poziomie. Na rynku krajowym również zanotowany został cen zbóż. No i jakby pogorszenie się relacji cenowej między cenami skupu płodów rolnych a produktami naszymi. Również wpływ na te wyniki miały niewątpliwie postoje remontowe, które corocznie i historycznie realizowane są właśnie w tym kwartale. W trzecim kwartale 2012 roku wyniki były lepsze. Przychody Police wynosiły wtedy 760 milionów złotych, a zysk 29 milionów. Jak mówią przedstawiciele spółki, sytuacja rynkowa była jednak wtedy zupełnie inna. Według obliczeń analityków kolejny kwartał powinien być dla zakładów minimalnie lepszy. Progres może nastąpić w 2014 roku, kiedy zakłady chemiczne odczują realne przychody z poczynionych inwestycji. Na przykład z zakupu udziału w firmie wydobywającej fosforyty w Senegalu. Przy trudnych, ciężkich warunkach, które kolejny kwartał z rzędu nam nie ułatwiają, a wręcz utrudniają z każdej możliwej strony, udało się wypracować te 7 milionów zysku netto. Patrząc w podział konkretnych segmentów, nawozy, pigmenty oraz ten nieznacznie wpływający na wynik, a jednak występujący segment pozostałych, No, widzimy przede wszystkim jakby kwestie przychodów, że są one mniejsze, co bierze się przede wszystkim właśnie z tej trudnej sytuacji rynkowej. Plany na rok 2014 to utrzymanie płynności finansowej na podobnym poziomie i możliwe zwiększenie zysków. Widzimy, że wszystkie wskaźniki rentowności są naprawdę na dobrych poziomach w zakresie EBIT-y, EBD. Ta zmiana rok do roku jest naprawdę minimalna i to jakby utwierdza nas w tym przekonaniu, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej pracy w tym ciężkim, trudnym przy tych jakby uwarunkowaniach rynkowych. Zakłady chemiczne Police to jedna z największych firm chemicznych w Polsce i jeden z największych polskich eksporterów. Od 2011 roku wchodzą w skład grupy Azoty. Podsumowanie czwartego kwartału i całego roku 2013 odbędzie się na początku lutego przyszłego roku.